Tu jeszcze trochę to poskładałem, ale przez te nerwy powiem tak, pogubiłem. No i niestety będę musiał zajrzeć do filmu, bo nie bardzo wiem, co mam z tym zrobić. O, to pamiętam, że było przy rozdzielaczu, natomiast nie wiem, gdzie była umownie, powiedzmy, łożysko. To, chociaż tam jest bezkulkowy, żadnych kulek nie ma, ale to się ma tutaj kręcić i obracać. Podobnie jak te blaszki, tu jakieś tam, niby to, to jest stałe, to nie. Ale to jest takie bez kulek, no takie coś. No i teraz muszę to wszystko sprawdzić, bo tak. Tam jest dobrze połączone. Tutaj jest dobrze połączone. Bo to będzie szło o w ten sposób. Dokładnie. Teraz mam ten dylemat, bo nie wiem, jak to idzie tak na wałku, to będzie się tam obracać wszystko. I tu jest blokada. To jest to, co w 60 jest, a w 55 tego nie ma. Ponieważ jeszcze raz przypominam, specjalnie o tym mówię, żeby było to wszystko w kupie. Tu widzicie, jest mocne wycięcie, czyli ten ząb idzie głębiej. Tu on się musi na tym oprzeć. Jeżeli nie, to będzie ściąganie plecaka i wycinanie tego elementu. Nie wiem, co to jest. Krótko. W każdym razie, porównując tutaj jeszcze ten element, to jest z 55, ja go po prostu nie montowałem tego, dlatego że widzicie, on ma tutaj takie już konkretne rysy. To było od strony urwanego tego wału, więc mówię, no tego nie założę. Ale przymierzałem, no to te elementy są identyczne. Te elementy są identyczne i nie ma tutaj żadnej różnicy między nimi. Jest tylko to, że 55 przełazi, 60 nie. Także to zostawiam tutaj. Co jeszcze? Tutaj ma być, widzicie, ten bolec. Tu jest jeszcze jeden, taki sam. I teraz nie wiem, czy tu miało być, idę do filmu zobaczyć, czy tu miało coś jeszcze być, właśnie w stylu tego łożyska. Może to się zdejmie jedną ręką. Dobra, czy coś w tym stylu miało iść, czy nie? Tutaj. Tego nie wiem. W każdym razie tak. Jeszcze raz tu wszystko pokazuję. To. Aha, no i oczywiście tutaj różnica między 60 a gdzie to dziadostwo jest? Nie, to nie to. O, jest tutaj. A 55. Widzicie? Tu jest ten taki młoteczek. Tu go nie ma. I dlatego postanowiłem wszystko od 55 władować do tego. Ponieważ rozdzielacz idzie od 55. I być może tam nie zwróciłem uwagi. Są jakieś drobiazgi, są jakieś szczegóły. Niech to idzie w komplecie. Także to jest tutaj. Tu z tej strony trzeba to wszystko dokładnie zobaczyć, jak to idzie. To powiedzmy. Teraz zobaczmy. Tu. To jest od spodu, jest dobrze. Jest ok. Tam sprawdzam, czy tam się. Bo widzę, że tutaj jest jakiś taki manewr. Zobaczmy w tym. Też jest to wypłaszczenie. Dobra, czyli ma być tak. I teraz to trzeba zobaczyć. To tu chodzi. Teraz tak. To łazi tu. Tu pewnie trzeba by zapiąć klamkę, żeby było widać. To idzie tu. Aha, i teraz to. Dobra. Przyjrzyj się. Powoli, jak to wygląda.
Bez komentarza teraz. No i trzeba sprawdzić jeszcze, gdzie to idzie, bo to idzie w ten sposób. O, albo w ten sposób, nie wiem. Jeżeli to by dało radę tutaj. To to przyszłoby tu. O, i to wtedy byłoby tak. Ale, aha, i tu jest ten młoteczek do tego. Dobra, na razie tak zostawiamy. Zobaczymy na filmie, czy to w ten sposób ma iść, czy nie. Przy czym tu jeszcze brakuje czegoś i wygląda na zawleczkę. Sprawdźmy. No, mogłaby tam się zmieścić zawleczka, żeby to nie latało. Zobaczymy na filmie. W każdym razie w ten sposób i w ten sposób. I teraz tutaj to wtedy dojść i tu zawleczka. O, w ten sposób. Dobra, idziemy oglądać i sprawdzimy, jak to ma iść. Tyle na dzisiaj. Taki dodatek niechcący, bo mówię, skończyłbym to dzisiaj, gdyby to dziadostwo się nie urwało. To jestem pewny. I tu bym niczego nie zamieszał, ale po prostu rozebrałem to, przypakowałem tu. Aha, jeszcze jedno, bo widzicie, tutaj jest to ten wariator. Dobra, niech będzie jak Jarek mówi, wariator. I tu trzeba po prostu to, o, to założyć. Tutaj i dopiero ten jinx jeszcze gdzieś idzie. Bo on będzie tutaj, nie wiem do czego, gdzie idzie, ale to musi tu być. Dobra, to tyle. Trzymajcie się. Cześć.